Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu nie muszą nosić ze sobą opasłych podręczników do nauki przedmiotów. Dzięki systemowi e-book korzystanie ze zbiorów akademickich odbywa się poprzez komputer lub urządzenie mobilne, które ma łączność z internetem. E-book to jedna z największych w Polsce internetowych wypożyczalni książek, czasopism i podręczników. 3 lata temu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu podpisała z portalem umowę licencyjną, dzięki której studenci uczelni mogą korzystać z obszernych zbiorów online. Mamy podpisaną umowę na takiej zasadzie, że studenci mogą korzystać zarówno tutaj na każdym komputerze w sieci uczelnianej, jak i po pobraniu oczywiście odpowiedniego kodu aktywacyjnego mogą korzystać z tego e-booka również w domu. Portal niedawno zyskał dodatkowe funkcje, które pozwalają m.in. na korzystanie ze zbiorów za pośrednictwem urządzeń mobilnych, jak smartfony czy tablety. Możliwa jest również zaawansowana edycja tekstu, wyszukiwanie fraz, dodawanie zakładek, wstawianie przepisów czy wprowadzanie własnych notatek. Jak jednak pokazuje praktyka, tradycyjne, drukowane wydawnictwa cieszą się wciąż niesłabnącą popularnością. Studenci różnie do tego podchodzą. Myśleliśmy, że się zachłysną tym i będziemy mieli właśnie coraz więcej książek elektronicznych. Wbrew pozorom zachwycili się, ale wracają teraz do książek tradycyjnych. Uczelnia oferuje zatem tak zwaną bibliotekę hybrydową, w której oprócz dostępu do e-booków znajdują się również zbiory tradycyjne, poszerzone o wydawnictwa specjalne jak normy, katalogi, kasety audio, wideo oraz mapy. Przez 1,5 roku kadra zarządzająca w wałbrzyskiej fabryce Cersanit będzie podnosiła swoje kwalifikacje menedżerskie. Łącznie w szkoleniach weźmie udział 124 kierowników, mistrzów i brygadzistów. To pilotaż większego przedsięwzięcia szkoleniowego, które ma być wdrażane w innych fabrykach grupy kapitałowej Rovese S.A. w kraju i za granicą. Cały program finansowany jest ze środków własnych wałbrzyskiej fabryki. Cersanit 3 to spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Rovese. To prężna i rozwijająca się organizacja. Nie powinno więc dziwić fakt, że inwestujemy w ludzi, że inwestujemy w naszą kadrę menedżerską. Dla nas wysokiej klasy kadra menedżerska oznacza wyższe zaangażowanie, zadowolenie z pracy pracowników, którymi oni zarządzają, a na końcu dnia zawsze to będzie oznaczało wyższą wydajność, efektywność i jakość pracy. I to jest cel, który właśnie nam przyświeca. Uczestnicy projektu podzieleni są na 3 grupy. Osobno szkoleni będą kierownicy, mistrzowie i brygadziści. Program wdrażany w Cersanicie jest bardzo intensywny. W trakcie zajęć prowadzone będą szkolenia, warsztaty, doradztwo indywidualne oraz gry strategiczne. Wykorzystywane będą także metody coachingowe. Pomiędzy szkoleniami będą wykonywać zadania wdrożeniowe, indywidualne plany działania, ponieważ zależy nam na tym, żeby zmobilizować wszystkich uczestników do tego, żeby spróbowali w praktyce te umiejętności wykorzystać. Kadra kierownicza będzie uczestniczyła w zajęciach średnio co 6 tygodni przez 1,5 roku. Każdy z kierowników otrzymał swój indeks i będzie musiał się rozliczyć z postępu w nauce i frekwencji na szkoleniach. Zwieńczeniem programu będą warsztaty podsumowujące okres nauki. Cały program będzie też na bieżąco monitorowany, tak aby można było wprowadzać modyfikacje szkoleń. Nie zależy nam na jakimś jednostkowym szkoleniu, nie zależy nam na jakimś jednostkowym jakby działaniu w kontekście nauczenia kogoś czegoś pojedynczego. My chcemy zmienić kulturę organizacyjną firmy. Cersanit rozpoczął działalność w Wałbrzychu 13 lat temu i obecnie zatrudnia ponad 820 pracowników. Moc produkcyjna grupy Rovese S.A., w której skład wchodzi wałbrzyska fabryka Cersanit, to około 70 milionów metrów kwadratowych płytek ceramicznych rocznie. Wałbrzyski zespół Silent Life walczy w półfinale muzycznej bitwy Radia Wrocław. SMS-y, które wspomagają lokalną kapelę, można wysyłać do jutra do godziny 8. We wtorek, tuż po 9, zostanie ogłoszony zwycięzca, który weźmie udział w czwartkowej dogrywce i powalczy o finał muzycznego plebiscytu. Zespół Silent Life powstał w 2008 roku. Kapela zainaugurowała swoją działalność występem w studenckim konkursie PWSiak. Dzisiaj zespół w 5-osobowym składzie ma na swoim koncie ponad 20 utworów i występuje na scenach w całym regionie. Ich muzyka jest połączeniem grania alternatywnego, progresywnego, popowego i rockowego. Myślę, że tworzymy coś swojego, coś czego jeszcze nie ma na polskim rynku muzycznym. Myślę, że wychodzi to wszystko głównie z tego, że członkowie zespołu po prostu wywodzą się z różnych nurtów muzycznych, każdy słuchał czegoś innego i połączenie tego wszystkiego daje coś nowego.
Członkowie zespołu traktują granie jako hobby, choć nie wykluczają, że muzyka stanie się również sposobem na życie. Artyści spróbowali zatem swoich sił w konkursie Muzyczna Bitwa Radia Wrocław, gdzie zaprezentowali autorski kawałek Dinozaury. Pierwszy etap to był etap konkursowy na żywo. Graliśmy wtedy w Wałbrzyskiej Galerii Wiktoria. Musieliśmy zaprezentować dwa kawałki. Dostaliśmy się, zdaniem jury, zagraliśmy dobrze w tym etapie. Dostaliśmy się do następnego etapu. Był to ćwierćfinał. W ćwierćfinale walczyło się w parach, czyli dwa zespoły. Graliśmy z zespołem z Ząbkowic Śląskich. Zespół nazywał się The Colonist. Silent Life wygrał potyczkę i dostał się do półfinału konkursu. Dzisiaj na radiowej antenie rozegra się dalsza część rywalizacji. Ich konkurentem jest zespół Centrala 57 z Kotliny Kłodzkiej. Wspomagać wałbrzyską kapelę można za pośrednictwem SMS-ów. By to zrobić, należy wysłać wiadomość o treści RW Bitwa 2 na numer 72280. Zwycięzca potyczki zmierzy się w czwartkowej dogrywce, by wziąć udział w koncercie finałowym, który będzie miał miejsce 23 lutego we Wrocławiu. Jak było zapowiedziane, tak zostało uczynione. Podczas pierwszego spotkania obu drużyn kobiecych Wiktorii, aglomeracja Wałbrzyska i Szczytu Boguszów podjęta została decyzja o częstych spotkaniach sparingowych w celach treningowych i kontrolnych. Pierwszy mecz, który odbył się w hali wałbrzyskiego Osiru, nie był łaskawy dla zawodniczek Wiktorii i zakończył się wysoką porażką 5-12. Drugi mecz kontrolny zawodniczki Wiktorii zremisowały 2-2 z drugoligowym Szczytem Boguszów Gorce. To zupełnie inny mecz i zupełnie inna organizacja gry, a zatem zupełnie inny wynik końcowy. Bramki dla Wiktorii AW strzeliły Justyna Krajewska i Dagmara Najbuk. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do rundy wiosennej piłce nożnej w trzeciej lidze kobiet. Dziś za nami kolejny sparring ze Szczytem Boguszów. Mecz zakończył się wynikiem 2-2. Dziewczyny zupełnie inaczej zagrały dzisiaj już na tym parkiecie, mając doświadczenia po turnieju w Grodzisku Wielkopolskim. Mecz wyglądał zupełnie inaczej, była zupełnie inna organizacja gry, inne zaangażowanie i zupełnie inny wynik. Teraz przed naszymi zawodniczkami kolejne mecze sparingowe i towarzyskie turnieje halowej piłki nożnej dziewcząt. W najbliższym czasie wzmagamy nasze zajęcia treningowe poprzez codzienny trening i zaplanowane dalsze gry kontrolne. Między innymi 2 lutego spotkamy się tutaj w Wałbrzyskiej Hali podczas meczu pokazowego ze zwycięzcą turnieju organizowanego w ramach ferii, a już 4 lutego, parę dni później, jedziemy do Boguszowa na turniej w piłce halowej dziewcząt. A tydzień później zostaliśmy zaproszeni przez Szczyt Boguszów do meczu rewanżowego, kolejnego już zresztą w hali w Walimiu. Od poniedziałku 28 stycznia drużyna rozpoczęła codzienne treningi w ramach przygotowań do rundy wiosennej w trzeciej lidze kobiet. Zapowiada się więc jeszcze dynamiczniejsza rywalizacja niż w rundzie jesiennej, gdzie Wiktoria jest wiceliderem dolnośląskiej trzeciej ligi kobiet. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.